kolejny zapach Tesori di Oriente miał być damski i w sumie tak było napisane na opisie Allegro. Po otwarciu i po popsikaniu stwierdziłem, że faktycznie wchodzi w lekką damską stronę, ale okazało się, że to jest zapach męski, więc był opis, błędny opis w aukcji. Ludzie nawiązują, że jest podobny do Chanel Allure Sport. Wąchałem Chanel Allure Sport. Przypomina go w stopniu, nie wiem, 40%. Próbował coś przypomnieć, ale nie przypomina w pełni. Czy to jest atomizer? Aha, atomizery są bardzo takie, że rozpylają we wszystkie strony prawie. Szeroki rozprysk jest i... No, czuć w nim imbir, zieloną herbatę zmieszaną z różą, dlatego mimo, że jest napisane na opisie, że to jest męski, we fragrantice podchodzi trochę pod stronę damską. Ja bym nazwał go uniseksem z nutą pazura. Drzewo sandałowe, wetyweria, drzewo kaszmirowe, to są typowe bazy. No i co można o tym powiedzieć? Jest herbaciany. Herbaciano, różowo, imbirowy, jakoś tak. Też trzyma 6 godzin, więc jeżeli ktoś chce sobie użyć, to może. Chanel Allure Sport aż tak bardzo nie przypomina. Są inne odpowiedniki Chanel, które są lepsze. Na przykład z J. Fenzi albo z Chatelera. Ale to już jako ciekawostka. Dobra, dzięki za uwagę.